To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się z Włodkami, gdzie jest jeszcze Żaneta Tylman, którą bardzo, bardzo serdecznie witam. Witam Ciebie również, Tomaszu. No i tak możemy zacząć jak w telewizji, czyli mogę zadać Ci pytanie, gdzie są te Błotki i co tam się znajduje? W zasadzie to miejscowość Błotko, jest to województwo zachodniopomorskie, natomiast co tu się znajduje? Znajduje się przede wszystkim dwór Złote Błotka, miejsce, które tworzę od w zasadzie już ponad roku tak naprawdę. Miejsce takie po prostu poza światem, które gdzieś tam było w mojej głowie już od dawien dawna i które po prostu postanowiłam pod wpływem jakiejś tam okazji zrealizować przedsięwzięcie. No właśnie, mam wrażenie, że to historia jak z filmu. Troszkę tak, ze względu na to, że faktycznie było to takie mocne uderzenie w moim życiu, to, że się w ogóle podjęłam tego, że zdecydowałam się na wzięcie tego pyka za rogi, że tak powiem. I faktycznie mam trochę taką historię w tle rodem z filmu i też oczywiście podpiętą pod pasję, mogę tak to nazwać, bo to w sumie głównie się od tego wszystkiego zaczęło. Mam wrażenie, jak patrzę na ciebie, że idealnie pasujesz do tej książki Coś z niczego, dlatego że mimo, że nie miałaś pieniędzy, postanowiłaś naprawdę rzucić się na głęboką wodę i stworzyć piękne miejsce. Tak naprawdę zaczęło się tu z tego biznesu, tak, który również był związany z pasją i właśnie tam też rzuciłam się na tą głęboką wodę, po prostu zaczynając dokładnie, tak jak powiedziałeś, Coś z niczego. I generalnie no, zaczęło to się tak naprawdę w 2013 roku, kiedy podążyłam po prostu za ścieżką pasji i to podyktowało moje życie, no pasji, czyli w sensie tutaj akurat mówię jeździectwa, koni. I tak naprawdę właśnie ze względu na te konie znalazłam się również w miejscowości Błotko, w miejscowości właśnie w województwie zachodniopomorskim i tutaj jakby to jest dalsza odnoga mojego biznesu, który już po prostu od 2013 roku gdzieś tam zaczęłam prowadzić. I to się głównie, no tak się troszeczkę rozrosło, tak? W dziwnym kierunku, powiem. No dobrze, ale przejdźmy do tego dworu. Jak to się stało, że nagle zaczęłaś nim zarządzać i zaczęłaś tworzyć miejsce, do którego można przyjechać? Ja przyznam ci się szczerze, że zanim rozmawialiśmy, pamiętasz nasz pierwszy kontakt parę miesięcy temu? Pisaliśmy ze sobą. Tak, doskonale pamiętam. I nawet przed pandemią to było, rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić film z tego miejsca. I wiesz, jak ja sobie to wyobrażałem, że to jest taki domek może na dwie rodziny, gdzieś daleko w Polsce, a zobaczyłem ostatnio zdjęcia i wygląda to spektakularnie. No na dwie rodziny na pewno to domek już nie jest. W tym momencie jest to 18 miejsc noclegowych. Natomiast jak w ogóle do tego doszło? Faktycznie trochę przez przypadek, a może i nie przypadek, ja już przypadki chyba w swoim życiu nie wierzę. Natomiast tak naprawdę po prostu nadarzyła się pewna okazja, ponieważ tak jak na wstępie powiedziałam, miejsce miałam w swojej głowie już na liście celów od kilku lat i po prostu nadarzyła się okazja, żeby móc tym zarządzać, właśnie przejąć to i zacząć coś tutaj tworzyć, to co miałam tak naprawdę w głowie. No i generalnie no, wzięłam tego byka za rogi i po prostu podjęłam decyzję na tak. Rzuciłam się naprawdę na głęboką wodę, też okoliczności zewnętrzne, te czynniki zewnętrzne, które miały miejsce akurat w kraju i na świecie, no nie są zbyt sprzyjające, ponieważ te początki tutaj, to był chyba akurat początek, to był marzec, jak już otworzyłam się na ludzi, kiedy mogłam już puścić ich tutaj po tych pierwszych takich remontach, no i nagle się okazało, że mamy wszystko zamknięte, tak, koronawirus zrobił swoje. Natomiast no, gdzieś faktycznie dalej brnę w ten temat. Nie jest prosto, od razu mówię, bo znowu jakieś tam nowe obostrzenia weszły. Aczkolwiek gdzieś jakieś alternatywne rzeczy w tle, które mogę tutaj robić, które jeszcze nie są zablokowane, jak najbardziej też się pojawiają i z dnia na dzień jest coraz więcej tych pomysłów, bo miejsce jest tak naprawdę warte tego, żeby o nie powalczyć. I to jest to, co tak naprawdę w tym momencie mi przyświeca. To jest taki moment mocno kryzysowy, natomiast no ja jestem raczej z osób, które się nie poddają i które właśnie tworzą coś z niczego, jak to ładnie masz tytuł książki. A jakbyś tak teraz, będąc dzisiaj w tym pokoju, w którym siedzisz przy kominku, pomyślała sobie, jak już ustanie pandemia, jak to będzie wyglądało w przyszłości, to jak to widzisz?
Znaczy właśnie dzisiaj jestem po takim ogólnym rozeznaniu się w terenie i mam kolejną myśl, która po prostu przyszła mi do głowy, czyli też takie właśnie miejsca medytacji, bo myślę, że ta pandemia tak naprawdę też trochę z braku możliwości takiego swobodnego poruszania się po świecie zewnętrznym, ludzie bardziej wchodzą w świat wewnętrzny i ja również jestem w tym świecie wewnętrznym, tak? Mimo że te ograniczenia takie, jak gdyby, no, będąc tutaj w tym miejscu, aż tak mnie to nie dotyka, bo jestem trochę poza światem. Natomiast widzę to w taki sposób, że po prostu chcę tworzyć miejsce, które będzie miejscem przede wszystkim życzliwym, wspierającym, pełnym właśnie pasji i też takich miejsc, takich kryjówek, tak? gdzie każdy gość, który nawet przy pełnym obłożeniu będzie mógł po prostu znaleźć tam przestrzeń dla siebie, ponieważ przestrzeń jest ogromna, którą mam tutaj do dyspozycji. I odnalazłam właśnie różnych takich ciekawych miejsc na terenie. Mało tego, na terenie również mam właśnie pomnik natury, tak zwany diabelski kamień. Także miejsce, które już gdzieś tam zostało odkryte przez różnych gości, którzy właśnie też są jakby blisko tej natury i też nawet wiem, że już się zdarzyło im tam medytować. No i tak naprawdę ludzie gdzieś tam są też moją odpowiedzią, bo sporo osób, które już tu przyjechało i trafiło też przypadkiem na to miejsce, też jakby widzieli różnego rodzaju wykorzystanie i zagospodarowanie tego terenu, który tutaj już po prostu mam. A przede wszystkim no to miejsce w ogóle ma służyć koniom i być dla koni. I w tym kierunku na pewno będę się dosyć mocno rozwijać, ponieważ no tak jak powiedziałam, też na wstępie robię wszystko po prostu z pasją. Z pasją w tle. No, brzmi to naprawdę bajecznie. Jeszcze jak siedzisz przy tym kominku, no to naprawdę super to wygląda. Gratuluję ci takiego miejsca. Wiem, jak trudno buduje się rzeczy wielkie. Pamiętam, jak budowałem moje studio telewizyjne Słodki Live, to wynająłem lokal w centrum miasta, który kosztował prawie 7 000 zł. I to już było sporym obciążeniem, a rachunki za prąd przy takim dużym lokalu, który cały czas wyświetla, świeci światło, no bo wiadomo, że przy nagrywaniu programów ono jest potrzebne. To są ogromne koszty. To sobie wyobrażam po prostu, ile ty musisz na barkach nosić ciężkości. Tak. To się zgadzam, jest to naprawdę ogromny ciężar i co jakiś czas robię taką stop klatkę i mówię, Boże, co ja robię? I faktycznie tak jest, że co jakiś czas gdzieś muszę się zatrzymać i gdzieś tam też naprawdę dobrze przemyśleć dalsze kroki, co robić, jak robić, z tego względu, że no nie jest to łatwy biznes, zwłaszcza w tym momencie, w tych czasach. Jest to coś, czego tak naprawdę nie jestem w stanie za bardzo wrzucić teraz w internet i sprzedać tak naprawdę też online. Natomiast no jeszcze te obostrzenia, które w tym momencie mamy w kraju, aż tak mnie nie wyłączają z tej działalności. A z drugiej strony myślę, że to jest taka szansa właśnie na to, żeby się wypróbować i pokazać, co tu tak naprawdę chcę tworzyć, co chcę robić i też dla kogo przede wszystkim tworzę to miejsce i kto jest taką może grupą docelową, to jest zbyt takie schematyczne nazwanie, natomiast tak naprawdę przedstawienie siebie jako jakiejś sylwetki osoby, która jest też świadoma na jakiejś tam ścieżce rozwoju i osobistego, i duchowego już w zasadzie też, tworzy to miejsce jako swoje lustrzane odbicie i naprawdę no, myślę, że tutaj jest na to szansa, że faktycznie ludzie, którzy są już teraz trochę bardziej zamknięci, jak już nam te wszystkie obostrzenia poluzują, mam nadzieję, że to będzie szybciej jak dłużej, to tym bardziej myślę, że będą po prostu chcieli przebywać w takich miejscach i do takich miejsc będą chcieli po prostu przyjeżdżać, takich właśnie poza światem. Trzymam kciuki, niech się rozwija. Już mi narobiłaś smaka i myślę, że za chwilę jak oddam książkę do druku, bo jak rozmawiamy, to jeszcze są 3 dni do druku, to może się wybiorę do ciebie i zrelaksuję się po tym ciężkim czasie. Żałuję, wiesz, że... pracy nad książką. Aczkolwiek saunę mamy zewnętrzną, także jeżeli jesteś fanem morsowania, to również zapraszam, bo warunki są. I to na pewno krzepi ciało i ducha i to naprawdę też polecam i też pozwala się zrelaksować, też i wzmocnić za czas odporność, to już jest naprawdę ważna. Pozdrawiam cię serdecznie, gratuluję raz jeszcze miejsca i naprawdę jestem pod wrażeniem. Fajnie, że napaliłaś w kominku. Ja ostatnio byłem w górach i paliliśmy też w kominku i to było naprawdę super, w ogóle magiczne doświadczenie. Jak ogień w piecu się pali i trzaska. To się zawsze przydaje, także dziękuję serdecznie również za rozmowę i pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.